Rozpoczynamy pokaz sekwencji ćwiczeń prewencyjnych na kompleks barkowy, które z powodzeniem mogłyby zastąpić ćwiczenia tak często przy siatkarzy stosowanych, rotatorów wewnętrznych i zewnętrznych, często przy słupku siatkarskich praktykowanych przez siatkarzy. Warto zająć się elementem w łańcuchu kinematycznym wcześniejszym, to znaczy łopatką i mięśniami stabilizującymi znajdującymi się wokół niej. Ćwiczenia rozpoczynamy od pierwszego, tak zwany boczny motyl. Każde ćwiczenie wykonujemy po 15 powtórzeń. Ciągniemy ruch za głową. Każde ćwiczenie rozpoczynamy od przyjęcia prawidłowej postawy. Stopy, główny ciężar spoczywa na piętach. Pośladki napięte wywołujące zewnętrzną rotację w stawach biodrowym. Brzuch napięty, korygujący ustawienie klatki piersiowej nad miednicą. Głowa ustawiona w pozycji neutralnej, wzrok skierowany poziomo. Warto zaznaczyć, że ruch odbywa się w kompleksie, w stawach kompleksu barkowego, bez ruchu w tułowiu. Drugie ćwiczenie, tak zwany przedni motyl, ruch jest ciągnięty z kierunku przednio-górnego w kierunku tylno-dolnym, aktywujący mięsień czworoboczny, część dolną. Znowu mamy 15 powtórzeń. Głowa nie może się wysuwać w przód. Tułów nieruchomo, stabilnie, mięśnie pośladkowe cały czas napięte. Kolejnym ćwiczeniem jest tak zwany motyl tylny. Kolejne 15 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem, już czwartym w tej sekwencji, jest tak zwana przekładanka. I ostatnim, pchnięcie łopatki w przód przy wyprostowanych stawach łokciowych, aktywujące mięsień zębaty przedni, uznawany w literaturze jako najważniejszy mięsień stabilizujący obręcz barkową. Całość, czyli sekwencja tych pięciu ćwiczeń trwa około 2 minut 10 sekund. Warto przyjąć te ćwiczenia jako nowocześniejszą, bardziej naukowo udowodnioną formę prewencji urazu kompleksu barkowego.